Halo, dzień dobry, Elengrad, siema, Michael, Orze, tam na łące. Siema. Już patrzę, ile zaorałem. Nie wiem, tak naprawdę, co ja to zaorałem. To ja zaorałem. Po odcinku, w sensie przed. No i elegancko. I dziś wiesz wreszcie siebie. Koń po tylu latach. No, czwarty odcinek dopiero, znaczy już. No chyba przez dwa odcinki dobre się mawiłem z tym, z sianem. No i Deutsch war jest testowane, jak widać. Tak, mam. Michael ma lepszą robotę, bo ma orkę. A ty co robisz? To co robię od kurde, od trzech sejwów pod rząd. Co robisz od trzech sejwów pod rząd? Rok. Endron? Dobrze. Kamulce zbieram. Kamulce. Trzem hamulce. Można i hamulce zbierać. Jak artysta wał korbowy. Dodam. Szczegół szczegółowaty. No i zaraz jeszcze zapnę sobie Pottingera i to zaraz będę siał to pole. Na tamtą łąkę to... Nie wiem. Mańkę będzie zbierać. Kamieniami. Chociaż ta orka powinna mu tam w miarę szybko pójść, bo dużo mu nie zostało. No, myślę, że nie wiem. Myślę, że 20 minut i ma zaorane. No, będzie spoko. W ogóle fajne pole, takie nierówne. No. Piotr. Chociaż tam na razie będzie łąka, tu będzie pole, gdzie zbieram. Po co to orasz? Albo nie. Dobra, nie, to za duża łąka, bo przecież te krowy tyle nie wpierdzielają. To tam będzie pole częściowo jeszcze. Tutaj gdzie ja oram, to pole. Tam. No to tak będzie. A ta druga połówka będzie łąką. A tutaj będzie łąka. Nie. A gdzie? To pole będzie. A gdzie ty chcesz łąkę dać? No tam gdzie orzesz. Czemu? Takie duże pole na łąkę? Ale nie całe. Połowa tego będzie. No to mówię, że to co teraz robisz, ja bym dał jako łąka, a tam jako pole. Ale mnie tu pole bardziej pasuje niż tam. Nie. Ja bym tutaj dał bardziej pole. Dla mnie to lepiej wyglądało. No ale pole też tam będzie. No to jest całe pole, no ale jak chcesz. Kurde, wiesz, że będę musiał się wysypać, bo mi nie starczy miejsca na te kamienie. Pewnie w późniejszym czasie się wnerwię kiedyś i wyłączę te kamienie. Ale na razie. Ale na razie zbieram, bo fajna robota. Czy fajna mi? Kwasty. Kwasty masz włączone? Są. Tylko na M-Kriku chyba wyłączyłem tylko. Bo na Balero nie są. A wiesz, że z tamtej łąki co orzesz, to zebrałem 200... 200 ton chyba? Trawy? Co? Na kiszonkę. Chyba 200 ton. Ja bym mógł się zobaczyć. Ale mamy 1,667 litrów milku. No.
Nie mam kisonki, to nasianie jadą. I na trawie. A milk jest po... Dzisiaj jest tani milk. No, 200 to co to za cena? Po 2500 widziałem mleko. No i dobra, jedna robota zrobiona. W sensie... Na tym polu. Bo na drugim polu też trzeba będzie kamień odbierać, ale to... To kiedy indziej? Tak. Pewnie na Liwie będzie dobra robota. Na czym? Na Liwę chyba. Bo w kolejnym odcinku nie wiem, co będę robił. Bo to będzie już piąty odcinek, to wypadałoby żywa jakieś zrobić. No. No nawozy nie będę robił, bo po co? Ale tutaj jesteś. Więc będę miał trochę czasu do przewijania. Co mówisz, Michael Lindo? Że... oram pole... Busierem. Buchrerem 6105. Który ma znać jak Mercedesa. No. Powiem ci tak, że fajna ta mapa, mi się podoba ta mapa, ten Ellengrad. No tylko jak przejdziesz na te pola, takie pola, no to takie jak mechowaty już są. No wiem o tym. No, ja też chciałem zacząć grać na nie, ale później jak pasą te pola, to jest, no nie, już poszedł do podstawówki. Do gimnazjum, cześć. Którego nie ma? To? Co? Michael. Ma duży bajtel. Ale że ty, żeś się nie zbudował, że? To ja budowałem? Żeś się nie zbudował? Gdzie się zbudowałem? No nigdzie. Elegancko ci ta orka. O chuju. Dobra, jednak ta górka pokonała tego deszwara. Mówisz? No. Coś czuję, że w tej jednej godzinie się jednak nie wyrobię. No nie ma szans. Bo jeszcze to drugie pole trzeba będzie siać, to nie, to nie ma szans, że godzinę się wyrobi. Do szwach kasę będzie mi ciągnąć. Z wynajmu. Samo ma ten, proszę pani, Dawid Nowicki. Okej. Zena. To już? Czy tak szybko? To jest moja lekcja. Co tak szybko? Ty dopiero się zaszedł.
No, a to jest, nie wiem, pokazała, w sensie ten, sprawdziła listę, włączyła film o trzeciej zasadzie dynamiki i no, dziękuję, to tyle, już nie będę was męczyć. Okej. Okay. Tyle. Także łatwo my... Kurde, ta tekstura faktycznie szukuje tego wapna. Możemy się nadziął na nią. Bo niby dorzucała, ale jednak nie dorzucała. Artysta ma w dupie chu. Okej. Okay. Nie powiem tego. Chuligana. Nie tak. Aleluja. Artysta ma w dupie chu. Dobra. Można i tak, Michael, no. Dzięki tobie czegoś nowego się dowiedziałem. Ale oglądałem Rocketa i jak on to tak ładnie powiedział. W sumie bardziej zaśpiewał niż powiedział. Co powiedział? Co zaśpiewał? A, nie, nie pamiętam. Że ktoś go tam łapie. A. Bo ty się zaczął śpiewać, ale luje coś tu. Najlepszy był Beret, co powiedział, że nie miał boosta, a na buście leciał ty. Serio? Tak było? No. Co za Beret? Bronił bramkę i mówi, bo ja boosta nie miałem, a tam cały linia tak. Boosta był. A, pamiętam, no, coś takiego miało miejsce. Jakie tam miało miejsce? No, coś było takiego. No ale, czego ty się... Co ty czekasz w Beretzie, or? Das Beretes. Ja, ja. Ich helfe. No... Czarny pies, dymał cię, ma kasę, a kasa ma psa. Znaczy co? A mikrofon. Nie wiem, jakiś farmazon już gadasz. Też mi się tak wydaje. No, jutro sobota. Więc ciekawie. Bo jutro wieczorem będzie trzeba RL nagrać. RL? Aha, nie wiem. A skąd wiesz, że będzie ten osobnik? No właśnie, mam nadzieję, że go nie będzie. Co, artysty? Pójdę na lekcję, bo coś... Czekaj. Tak. Czekaj, tak, zaraz robię, nawet. No tak, wbiłem na lekcję. Chciałem się spytać jeszcze pani coś. A ona zakończyła spotkanie. Tak, i skończyła spotkanie, no. Pała jedna. No. Kozacko! Elegancko, podoba mi się to. A wiesz co mi się podoba? To, że na tym polu co sieje. To już jest 100% nawiedzenia? W sensie będzie jak teraz zasieje? A na twojej łące jest już 100% nawiedzenia? Ja to zrobiłem tak magicznie. To moja trawa. Nie, bo trawa była do tego. Cicho. Co jest? A wiesz jak ty podnosisz pług? Ta tekstura orki się cofa?
To by się cofa. No. Ciekawe, czy wciągnie ten ciemnik pod tą górę. Patrz. Czy zdechnie? Czy to nas na chacie tam? A ja wiem, ja to chyba widziałem nawet. W sensie ja to w locie podnosi, to nie powiem. Ja nie zwracałem uwagi na to nigdy. Gdzie ty jesteś, o tu? I zwróć uwagę, jak podnosimy pług. Nie, czy to teraz obejrzysz, czy nie, ale... Alleluja! Super, że po siebie jeszcze kamienie wyskakują. Da. No ale tą maszynę już po siebie nie idzie zbierać jak coś. A to takie malutkie to. To pewnie wałami będzie można wcisnąć w ziemię. Nie wiem, nigdy tych wałów nie używałem. Ja też nie. Trzeba będzie jakieś gdzieś użyć. Może kiedyś, no, tak, jasne. Tam, na pewno. No, na pewno. Wiesz, ale teraz gram farminka? Super. Tak, no na pewno tego farminka. A wie... I co, dałeś Beretowi tego sejwa? Nie. Dobra, ta gorsza część pola niby zasiano. Nie dałem, ponieważ musiałbym pobrać Flamingo. 15 już nie chcę. A po co 15? 19. O, siwy dym. Powiem niby, że ten Deutschwart ma 240 koni, ale... Ale ten siewnik, to się poci z nim. Co to jest? Powiem ci, że... Że pod górę to on ma problem. Ale o czym ty mówisz? Może Deutsch nie daje rady z tym siewnikiem jak coś. Z tego tańcza? A widzisz jaką ładną blachę ma? W sensie tablicę? Ja tam przeczytałem, że jest pojebany. Okej. Ty dużo rzeczy wypożyczyłeś. I tam już teraz wrócił. O, jechał i Sursy po na asfalt. Okej. O, powiem ci, że w tych Alpach, tak zwanych, to tutaj ciekawy będzie. No, ale patrzymy, wszędzie góry. A, paskie. Ale powiem ci, że na tych łąkach to ciężko on ma, w ogóle każdy ciągnik będzie miał ciężko. Pod te góry wciągać jakieś maszyny. Myślę, że ten, tu są dobre landy, nie? Na to. Te cztery jeszcze do kupienia. Więc jeszcze na dole są. No. A ja się tam przybyć, zobaczyć. No, już biegałem po tych landach. No i tam można, mógłbyś kupić na początek. Tutaj. Nie stać mi jak coś. Tak, no ale jeśli bym kupował takiego normalnego landu, tylko ten byś kupił na początek. Ty.
A widziałeś to, co tam się dzieje na końcu? Na samym dole mapy? Nie, tam nie byłem jeszcze. O chłopie. Oj, tu są pola. Ja tego nie widziałem. Tam są fajne tereny, tam dalej na dole mapy. No. Tam jest kozacko. Tego będę się starał jak najwięcej łąk przerabiać na pola, a pola na łąki. Przecież takie górskie łąki też są kozackie, jak się kosi po takich górach. No bo już na przykład te 25 już jest tylko płaskie, kurczę. Ogólnie te mapy pola są płaskie. No co ty na 25 robisz? Sprawdzałem tylko... Pewnie, że zna, zobaczę, co tam stoi, co? Czy nie? Nie, no nie. A to dobrze, dobrze. No już wiem, co tam stoi. Sekundę na Escape. Stoi 8280 ETV. No. Z kontraktu. Okej. Okay. O kur. Czaj, że to już 27 minut? Nie wiem jak. Kurczę, pieczone. A ja już kończę. Prawie. Ty! A dobra, jednak jest niewyżyny. Dzisiaj wrzesz? Dobra, dzisiaj można jeszcze rzepachać, to dobrze. Nie wiem, dzisiaj już nic nie idę nagrywać, nie chcę się. Bo odcinki nagrane do poniedziałku, do wtorku chyba. A nie, ja nie do... Co dzisiaj? Piątek, jest serio? Myślę, że czwartek. Co? No tak, uda, jesteś na szac. Dlaczego myślałeś, że dziś piątek? Czwartek? Nie, bo może chciałbyś, żeby był czwartek? A czemu? No bo... Nie, no czekaj, jak to? No i dobra, ile zostało? Dwa przejazdy? Trzy. W porywach do pięciu. Chcę sprawdzić, czy mam obecność, na spokojnie. Jest obecność, au. Widzę zajem. Dobra, gdzie się ma? Nie, no jeszcze czas. Jeszcze mamy z 8 minut. Minut? Ok. No a potem można iść na jakiegoś kantera, jakby jeszcze. No bo już byliśmy, ale można iść, można iść, no. Dring, 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 dring. W Janusza dawno nie grałem. A ja do Janusza wchodzę tylko kasę odbierać dzienną. Janusza to artystą się być. Jeszcze jedna osoba. Która? Wiem, że Kubiks. Ale artysta zazwyczaj wygrywa. Prawie zawsze. Przez jebany Kraków raz zbankrutowałem. Ja się wypowiadam na temat wygrywania w tej grze. Nie da się wygrać w tej grze, jak chcecie. Jedyne jak ja wygrywam, to przez czas. Ale tak, żeby wygrać, to... No, nie. Bo nie umiesz. Bo ta gra nie lubi. Zbysiu też. Rocket League! Kurde, bym sobie w The Foresta pograł, ale ci się nie chce. Mi się nie chce? Ja muszę spać. Chciałem wstać dzisiaj o 8.
A ja wstałem szybciej. Bo ja wstałem o 7:37. Ja wstałem o 8:00. O! No, już nie chcę. A o 8:00 to ja orkę busierem robiłem. No i dobra, zasiane. Hektar zasiany. Hektar 14 dokładnie tu jest. Jakoś mu to idzie, widzę powoli. No teraz idziemy na kontrakcik troszeczkę, tak? No. Do drugiego dać fara, tylko że większego. Ogólnie fajny zasad na tej mapie jest zawsze, bo zazwyczaj jest, zawsze jest ten dojszwar z tym kunem. Ale widziałem, że... O, jest, idę zobaczyć. Jest New Holland, to jest z karatem 5-metrowym. Że ma karatów? Nie mam czasu na oglądanie, ureczkę trzeba robić. No jak? A nie. Ty właśnie, od zera muszę nadrobić, bo znowu zapomniałem oglądać. I skończyłem na 13 odcinku. A pewnie dzisiaj 17 już leci. Nie wiem, nie ma czasu na tego YouTube'a. Na YouTube to jest głównie tego. Co ja tam oglądam? Jokera? Tak, no, głównie na YouTube to Jokera. Ja nic praktycznie. Nie wiem, no. Już jakoś nie mam co oglądać. Dlatego hashtag Netflix. Tyle w sumie. Więc tego typu bang. Cóż, oka to ja mam chyba z 30 odcinków do nadrobienia i nie mam czasu. Bo nie ma kiedy. Znaczy teoretycznie jest kiedy, tylko nie chce mi się. Właśnie, nie? To jest takie... Czasu mam od dużo, ale... Was... Ej, czekaj, bo jest jakieś spotkanie na lekcji. Czekaj. Czasu mam dużo, bo mam całe dnie, bo jestem w domu, bo kwarantannę mam dzisiaj ostatni dzień. Znaczy w sumie już nie mam, jak ten film jest. Czekaj. No tak więc w tym kontrakcie praca się zrobi i kończymy odcinek. Mamy 40%. Więc raz, dwa to zleci. I am... My girl. Teraz możesz dokończyć, co żeś chciał powiedzieć. A co ja chciałem powiedzieć? No nie wiem. A że jak na przykład jak ktoś na YouTube'a, to już w głowie masz typ filmiku, który chcesz obejrzeć. Na przykład niby masz 15 na przykład odcinków Shoka, czy tam Jokera, czy tam od zera, ale nie chcesz ci tego oglądać. Ale na przykład, nie wiem, pójdziesz na coś jakiś inny typ filmu i już to ci się chce oglądać. Wiesz co, Dzi? O, lekcja. O, 50% kontraktu już. Jeszcze
A mi zostały 2 przejazdy? No i elegancko się wyrobisz. Więc nagrodę możesz kamienie pozbierać. Nie no. Nie wiem co powiedziałem, by się przerwało. Z nagrodę możesz kamienie pozbierać. No ale jeszcze. Pewnie to sam będę musiał to zbierać po odcinku. Jak znam Rzesię. No, trochę ci tam tutaj ogarnę to. Tego typu band. W sumie to jest mi. O. Ale jestem mądry. Przecież ja tego mojego deszwara zwrócę, a tym przez kontrakty będę jeździł. I kasy mi nie będzie zabierał. Ale myśl złota. To jest to, Michael. Koniczyłem. To jest to. Tamtego deszwara się zwróci, a po prostu tym, tą ósemką będę jeździł po moich polach. Przecież za maszynę kontraktową nie płacisz. Ale skończyłem, także teraz od tego trzeba zjeździć. Właśnie, przecież maszyna kontraktowa jest za darmo. To ja mogę sobie ją całe miesiące jeździć. No właśnie. Więc oddajesz tego, siebie i dojczo? Nie, bo jeszcze tamtą łąkę trzeba będzie zrobić. W sensie łąkę już pole. Bo pamiętaj, że w siewniku masz nawozy i ten. Wiem. No właśnie, przecież ja mogę tym deszwarem sobie jeździć. Po prostu kulter zostawię na polu i finu. Zaorany? Zaorany. Co tam szukasz? Aha, zapomniałem, że te tekstury teraz na tej mapie, na filtrach są takie... Że zaorane to jest jakiś zebrzydły fioletowy kolor. A zawsze był taki ładny, taki jasno niebieski. Taki za grzyb był jakiś fioletowy. Poczekaj. Dobra. O, chyba kończymy. Ja sobie ten kontrakt skończę poza odcinkiem. Zostało mi tu ile? 2 przejazdy. Dobra, także dziękuję za odcinek, trzymajcie się cieplutko, cześć. Michael się nie odzywa, bo jest mutowany. Nawet nie wiem, gdzie on powie. O, tam na myśli siedzi. Dobra, także kończymy ten odcinek. 35 minuta. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie mi kanał, podajcie kolejne filmy. Trzymajcie się cieplutko, cześć. 35 minuta. I akurat myślę, że to będzie... Odpowiedni moment, żeby skończyć odcinek. Na razie.